Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest kolejny odcinek z modelarstwa. Teraz będziemy sobie robić unboxing Supry, Toyota Supry, następnego samochodu, jaki będę składał. Tym razem dla siebie, ponieważ bardzo lubię ten model i mam nadzieję, że wyjdzie mi bardzo fajnie. Mam nowe produkty, żeby go zrobić, żeby go posklejać. No i zaczynajmy z unboxingiem. Na koniec tego odcinka jeszcze mam taką małą niespodziankę związaną z tym modelem. Ale po kolei. Najpierw zajmiemy się unboxingiem, więc jedziemy po kolei z częściami. Ja może odłożę sobie to wszystko na bok, a będę wam pokazywał kolejne wypraski. Więc mamy podwozie. No i jak to wypadałoby w przypadku Tamii? Mamy dużo, bardzo dużo różnych drobnych, malutkich elementów, które będzie trzeba ze sobą połączyć. Mamy tu nawet, odłożę to na bok, mamy tu nawet możliwość wyboru dwóch desek rozdzielczych. No i jak to w wypadku Supry, mamy taką fajną, zaokrągloną, bardzo mi się podoba ta deska rozdzielcza w Suprze. Bardzo, bardzo ładne fotele, można je zrobić jako skórzane, widzę. Będą naprawdę fajnie wyglądały. Wycieraczki, ręczny, kierownica. A to jest... To też coś jest. Nie wiem, to, co to może być, ale coś to jest. Tu chyba akumulator, bo tutaj w tym miejscu. Dlatego, że Supra, ten model, który posiadam teraz, ma możliwość otwieranej maski. Tutaj też ciekawa sprawa, od razu te elementy tutaj z boku są sklejone. Nie trzeba tego kleić, więc będzie trochę problem może z malowaniem dokładnym tu gdzieś po boku, ale zobaczymy, może jakoś sobie dam radę. Tablice. Ok, idziemy z następną wypraską. No i tutaj mamy elementy podwozia. W ogóle zauważyłem, że jeśli chodzi o ten model, to jest chyba jakiś starszy model, bo te elementy są naprawdę bardzo, bardzo delikatne. Nie są tak fantastycznie dokładnie wyprasowane. Te wypraski nie są takie bardzo dokładne. Nie wiem, jak mam to mam inaczej powiedzieć. Więc po prostu będzie przy tym modelu trochę więcej pracy. Ale może nie będzie tak źle. Jest dużo takich drobnych elementów, tak samo jak miałem w Skyline'ie tam i mamy cały układ wydechowy do przyklejenia przez siebie, tak? Zobaczcie. Także naprawdę, naprawdę wygląda to imponująco i będzie dużo, dużo pracy z tym modelem. Jedziemy z następną wypraską. No i tu mamy podwozie, płytę podłogową właściwie. Musimy sobie to rozpakować. Mamy felgi i zobaczcie, jaka fajna sprawa. Moment. To na pewno to? Właśnie tak patrzę. Nie wiem, czy ja nie wyciągnąłem czasem z innego modelu tego. Czy to jest coś dodatkowego? O cholera. Widzę, że to jest z innego modelu. No właśnie, bo o tym chcę porozmawiać za moment, ale wkradło mi się trochę w temat. No hej, hello. Lecimy teraz z następnym. To jest chyba od Honda S2000. No i właśnie o niej chciałem dzisiaj powiedzieć na odcinku. Za moment o tym. Bo tutaj mamy podwozie, już takie prawdziwe podwozie od Supry. Jest. O! Jest. Pyk. Tu mamy podwozie od Supry. I mamy maskę od Supry. Piękną maskę, fantastyczny spoiler, który chyba każdy uwielbia w Suprze. Elementy silnika, już nie mogę się doczekać, jak je wszystkie sobie pomaluję i jak będziemy je wszystkie składać. Tutaj jest chyba przedni spoiler możliwe. Zobaczcie, tu mamy jakiś element silnika, tu lusterka, chłodnica albo intercooler. Coś tutaj jeszcze innego jest, ale nie potrafię teraz tego rozpoznać, jak jest takie w kawałeczkach. I co do jakości tego modelu, w sumie nie jest tak źle, jak myślałem. Na pewno lepiej niż w przypadku Nissana Sylvii, którego składałem wcześniej. Chociaż tamten też był Tamii, ale ten model jest po prostu lepiej wykonany, tak? To czuję po prostu w palcach. Jest troszeczkę lepiej. No i jedziemy z ostatnią chyba wypraską? Nie, jeszcze mamy kilka. Tu mamy... Aha, felgi są bardzo ciekawe. To znaczy, mnie się ogólnie kształt felg w Suprze standardowej nie podoba. I o tym zaraz pogadamy.
Tutaj jest szyba, szkiełka i mam właśnie taki specjalny kupiony klej do szkiełek, bo cały czas miałem z tym jakiś problem, jak kleiłem normalnym klejem do plastiku. Gdzieś to się tam źle kleiło i był problem, tak? Do malowania szyby kupię specjalny, permanentny flamaster, bo nie potrzeba tutaj malować tego jakąś pędzelkiem, zawsze gdzieś ta farba się dostaje pod te naklejki, mnie szlak trafia, jak później trzeba to doczyszczać, jak to w przypadku Nissana GT-R'a R35 było. Teraz mam nadzieję, że pójdzie to lepiej, chociaż zobaczymy, no człowiek uczy się na błędach. Najlepiej uczyć się na czyichś błędach, ale najlepiej uczy się na swoich. I mamy tak, opony, no co, no opony, no nie będę wam pokazywał, no opony jak opony, no, bardzo fajne. I koniec. A bardzo ładny bieżnik mają i nie jestem pewny, ale chyba jedne są szersze od drugich, tak. Wygląda na to, że tylne opony są szersze od przednich i jest to nawet zauważalne w tym momencie. Można powiedzieć, że o jeden bieżnik są, nie wiem, czy widać to dobrze, czy nie widać. Jest to zauważalne, że jedne są szersze od drugich. Nie wiem, czy to będzie widać, bo tutaj to opakowanie troszeczkę, ale nie chcę tego rozpakowywać, bo tu są jeszcze takie drobne elementy i ja się boję, że mi się to zgubi za moment. No i jeszcze najciekawszy ostatni element, czyli sama karoseria. W przypadku Supry, no tu chyba nikt nie będzie dyskutował. Jest to po prostu piękny samochód. Fantastyczny, perfekcyjny, nic mu nie brakuje. Tylko co? No wypraskę oczywiście będzie trzeba dobrze przygotować. Widzę, że tutaj mamy już od razu miejsce na spoiler. A, właśnie, nie powiększyłem. Nie oddaliłem, spoko. Tu mam od razu miejsce na spoiler, także będę wiedział teraz w tym modelu, w końcu, gdzie mam go do cholery przyczepić, bo w przypadku GT-R'a to miałem taki troszeczkę problem, bo tam nie było tych miejsc wyznaczonych, a tutaj na szczęście są. Miejsce na wycieraczki, gdzieś tutaj będzie miejsce na maskę, chyba tutaj się ją będzie wpinać. No i kurczę, nie mogę się doczekać. Będę aktualizował stanowisko i na nowym stanowisku będę już budował Toyotę Suprę, ale właśnie, cały odcinek wspominałem o jednej rzeczy, o której nie chciałem powiedzieć wtedy, to są właśnie oczywiście felgi. I dlatego ta płyta podłogowa znajdowała się w opakowaniu z Suprą. Ale tak nie miało być, bo właśnie starałem się, żeby jednak były oddzielone te modele od siebie. I tak, mam inne felgi właśnie do Supry. Są to felgi wyciągnięte z Hondy S2000, z tym, że widzę, one mają troszeczkę się grubość i czy szerokość ich różni. Te felgi bym chciał jednak umieścić w Hondzie S2000. To jeszcze oczywiście jest kwestia przymiarki, tak? Ale w modelu Hondy S2000, który właśnie teraz rozpakowuję, znaczy nie będę robił unboxingu, ale tutaj są felgi schowane, takie fantastyczne. One są dedykowane niby do Hondy S2000. I my zrobimy sobie przymiarkę z tymi felgami do Toyoty Supry i zobaczymy, które będą wyglądały najlepiej. Te są bardzo fajne, co? Ale, no nie wiem, zobaczymy. Te będą fajnie pasowały na pewno do Hondy S2000. Myślę, że te byśmy sobie spróbowali zainstalować do Toyoty Supry. Wszystko wygląda fantastycznie. Będę się brał do roboty z Toyotą Suprą już niedługo. I myślę, że uda się zrobić ten model naprawdę, naprawdę fantastycznie. Nie mogę się już doczekać, naprawdę. Mam nowe narzędzia, wszystko chciałbym wam pokazać, ale na spokojnie. Wszystko trzeba, wiecie, na spokojnie robić, bo jak się śpieszy człowiek, to wszystko się dupi, naprawdę. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.